Cześć wszystkim, papas Donateria. Odcinek kolejny i kolejne 4 dni. Dzisiaj jest, mam pierwszy dzień maratonu za 700 subów. Jako trzeci dzisiejszy film jest to właśnie papas Donateria. Obecnym holidayem jest Maple Mornings. Przez 4 dni będziemy ten holiday robić, bo przez 4 dni trwa dzisiejszy odcinek. Więc, o, drzewko jest. Tak, bo coś kojarzę, że po poprzednim odcinku mówiłem, że gdzieś to drzewko się wciśnie tutaj. Więc wyrzucimy to drzewko i wsadzimy to w mniejsze. No, przynajmniej mniej miejsca zajmuje, nie? Jeszcze coś tu wcisnę? No, takie coś to raczej nie. A jakiś mniejszy stolik? Nie, medium nie. Musi być small. Nie, też nie zmieszczę. Więc zaczynamy. Który to jest odcinek w Donaterii? Zaraz zobaczę. Bruna Romano jako pierwsza. Przechodzimy do odbierania zamówień. Pierwsze zamówienie naszej ma Bruny. Odcinek Donaterii jest to już 63. Cały czas jesteśmy w tyle z progresem, nie w Donaterii, więc jeszcze go odrabiamy. Do 65 odcinka to będzie wszystko odrabiane, a potem to już będziemy na bieżąco. Kolejna osoba, która ma 3 gwiazdki do złota. Jeszcze sobie zerknę tutaj. Tylko Rico nie ma brązu. A reszta ma. Ok. Okej. Nie przyspieszam tego, nikt się smaży na swoim poziomie. Nikt się to równo wysmaża. Koper. Teraz już przyspieszę. Mamy pączki pierwsze. Okej. No to jak mam pierwsze zamówienie tutaj, to reszta pączków będzie się zaraz dosmażać. Bez mojego przyspieszania, a ja mam już co robić, czyli tworzyć zamówienia, układać dekoracje, pianki, o, ciasteczka jeszcze, ciasteczka, jeszcze tutaj ciastka. Bruna Romano. O! Ciastka poszły nie na ten pączek, co trzeba. O to chodzi. Trafiły one na środkowy pączek, a miały trafić na lewy pączek. Jest toru. To co, tylko Bruna Romano z holidayowych klientów. Nie ma brązu? Nie ma złota. Brąz to mają wszyscy. Oprócz Rico. Truskaweczki dwie i jeden lukier zwykły. Teraz śliwkowa polewa. O, spadło za pianki. Polewa truskawkowa. Wanilia. I wszystko. O, jeszcze się coś tam uszykowało. No to przewróćmy na drugą stronę.
Lewy pączek jest na swoim miejscu, reszta pączków jest poprzestawiana. To już nie jest ta sama kolejność, co w zamówieniu. Kapitanka Cory. Raz. Dwa, trzy. Czekoladowe. Toffee i ciasteczka. Posypało się na bok. Trójeczka, perfekt. Pyk. Lukier, puder. I syrop. Maple syrop. Maple Mornings, to jest ten holiday. Roy ma dopiero brąz. I z tego co dobrze widziałem, dwie gwiazdki mu brakują, żeby mieć srebro. Nadzienia są teraz lukry. Nie, lukry są też. Chodziło o polewy. Jako, że mamy co odcinek 4 dni, to po każdym odcinku będzie, że w każdym odcinku następny holiday będzie się odblokowywać, nie? Mamy teraz 130 rank. To już po tym dniu w sumie. To jest już po tym dniu. Maple Mornings się kończy. W poprzednim odcinku mieliśmy cały odcinek na Maple Mornings. Ten odcinek, w tym odcinku Maple Mornings jest tylko przez ten dzień 173. Ranki wbijamy codziennie. Prawie codziennie. Raz na jakiś czas wbijamy rank przez 2 dni. A tak to codziennie. Czyli rank wbijemy 131 i już holiday się kończy. Czyli zaraz po tym dniu będziemy dekorować. Coś co jak znamy grę, to wiemy, że to nam bardzo przedłuża. Perfekt. Ale to tylko raz na 6 dni takie dekoracje trzeba robić. To da się znieść. Raz na 6 dni. Czyli przez ten i przez następny odcinek będziemy robić jakieś dekoracje holidayowe. Przez ten i przez następny to na pewno. Ten trzeci odcinek z kolei, który będzie, to też tam będą dekoracje. Chyba. Teraz holiday będziemy w tym odcinku. Jeszcze 3 dni zrobimy na tym holidayku, czyli wbijemy 131, 132, pewnie 133 rank. W odcinku następnym będzie 34, 35, 36, 37. Tak? Czyli w odcinku trzecim z kolei to już nie będziemy mieli nowego holidaya. Bo tam będzie 38, 39, 40 i 41 rank wbity. Jeżeli wszystko dobrze się powiedzie.
to tak będzie. Ciasteczka. Czyli za 3 odcinki to będzie tak jak... W sumie nie mam przykładu. Bo no prawie jak ten odcinek będzie. No tutaj to potrzebowaliśmy jeden dzień, żeby jeszcze ten Maple Morning zamknąć. A za 3 odcinki to już będziemy mieli wbity nowy holiday. Czyli od początku odcinka będziemy musieli też jakieś dekoracje robić. 540 punktów to my potrafimy wbić po 2 zamówieniach, jak nie 5 zamówień, to 2 nam takie punkty dają. No chyba że medalikowych, to nie, chyba że to nie będą klienci z medalikiem. Pierwszy i drugi. 5 zamówień na pewno zrobimy i w ciągu tych 5 zamówień to my na pewno wbijemy te punkty i rank. Ok, trafiony balon. Balonik zbity. Piąta gwiazdka zdobyta. Tak więc zmieniamy na Halloween. Czyli ja coś mam do kupienia. Są to jeszcze stroje do kupienia. Ale ich nie będę kupował, bo mi nie pasują na holidayek. No to też mi nie pasuje. Jak będą holiday od tamtych dekoracji, to się wymieni. Zaczniemy od mebli i plakatów. Jest 6 do powieszenia, więc to można wyrzucić. To mogę wyrzucić to też i to. I mogę wyrzucić plakat ten. Powieś. Dobra, no to zrobimy tak. Tutaj. Okej, to jeszcze coś trzeba wyrzucić. Czyli to tu. To sprzątamy. I jest okej. Nie mam takich plakatów już. To trzeba zmienić. Zamiast 3 to damy 2. No i teraz mamy zalepione wszystko. Dziury na ścianie nie ma. Teraz tutaj. O, duszki są. W którymś papasie mieliśmy dużo tych stworków. Nie jest papas Donateria, jakiś inny papas to był. Małe stoliki. Gumy. Następne stoły. Pająk. Tam do tyłu nietoperze i mamy jeszcze trochę miejsca. Trzeba czymś te miejsca zająć. Choineczek nie będę stawiał, kawę już mamy. Choinka to nie ten... Mamy jesień, no to jesienią choinki się raczej nie stawia. O, światełko jeszcze się zmieściło. Papa Louis. Coś tu jeszcze się zmieści? O, patrzcie, flaga się mieści. Dobra, no to teraz pomarańczowe kolory i pomarańczowe.
tapety. Chyba, że zrobimy tym razem niewiele... Okej, zróbmy tak. Zróbmy tak. Pomarańczowe trochę są, trochę pomarańczowych, trochę tych fioletowych kolorków jest. Ostatnio był Halloween, to zrobiliśmy na pomarańczowo. Zróbmy tym razem tą drugą farbę. Więc tutaj też trochę się poprzebieramy tak na fioletowo. Pomarańczowe to będą tylko... Okej, wezmę tą dynię, przeżyję ten jeden holiday bez bez oglądania swojej twarzy. Czyli twarzy Tonego. Nie przepadam za tą... Za tym... Buty się zmieni. Deskę to niech mają. Za zakładaniem dyni. To nie przepadam. Ale wezmę ją. Buty jakieś jeszcze są tutaj do kupienia? Nie, tu są czapki. Buty jakieś były jeszcze? Może niech mi tu posegreguje. Nie, buty kupiłem już wszystkie. Czyli jak chcę zmienić buty, no to tutaj mam możliwości tylko. I bierzemy te. I to zaczynamy. Halloween do nas wraca. I zobaczymy, ilu klientów wyzłocimy podczas tego Halloweena. Ilu klientów dostanie złotko. I pierwszą osobą, którą obsłużymy, jest Big Pauli. U niego na razie będzie tylko srebrny medal. Dobra, Little Edardo. Nie, czaszka. Tylko... okrągłe pączki i jeden prostokątny. Poprzewracamy. Teraz tutaj pyk. Trishna. Okej. No to teraz tutaj pączki. No. Nie mam jeszcze nic gotowego. Już tylko mam przygotowane zamówienie, które będę tworzył. Kto pierwsze czaszki zamówi? Trishna i Big Pauli nie zamówili czaszek. Pączków czaszkowych. To jak nie oni, to kto zamówi? Zobaczymy. Okej, mamy 3 do wzięcia, 3 do przewrócenia. Pomarańczowa polewa. Ciasteczka i posypka. Okej. Big Pauli. Okej, mamy gotowe. No to teraz ciasto. Ciasto tutaj i tutaj czekolada.
Do tego ma być czekolada. Tu wanilia. Tu czerwone. Willow, więc ona czaszki zamawiała. No to Willow pierwsza czaszki zamówiła dzisiaj. Jak na razie nikt z halloweenowych klientów złota nie miał, jak przyszli. A Trishna nie miała? Nie, Trishna nie... Czy miała? Trishna... Nie, nie miałaś. Nie miałaś. Więc takie pocieszenie, że jakieś tylko nowe gwiazdki będę mógł zdobyć. Czyli to nie będą takie gwiazdki, które już do złota by nic nie dały, tylko że te gwiazdki coś dadzą. Czyli będziemy bliżej złota u tych klientów. Nie za złotem, tylko przed złotem. Ok, perfekt. To jeszcze dwie gwiazdki przed wbiciem złotego brakują. Ninja, więc mamy jeden złoty mendo dzisiaj. I skoro mowa o złotych mendalikach, to sobie przypomnijmy, ilu tych klientów złoto ma? 31. Przypomnieliśmy sobie, wracamy do gry. 31 osób złoto ma, Ninja będzie 32. Biszkopty. Zamieńmy to w takiej kolejności, niech to stoi. Wanilia, pomarańczowy i puder. Jakbym na dzień nie wsadził do tego, to wtedy musiałbym tego tutaj w puder wsadzić, a tamten drugi w wanilię. Jedyna polewa, która jest holidayowa w zamówieniu Trishny. Nic więcej tutaj holidayowych nie ma składników. Trishna to tylko tą polewę lubi z holidayowych rzeczy. No to niewiele. Pyk. Trishna. Perfekta, nie dajesz. Zrozumiałe. Coś było nie tak. Dobra, 174 dzień, czas ciąg dalszy. Czwarte zamówienie Willow. Nadzienie tylko do środkowego. Dobra, teraz zamówienie kapitanki Cory. Kapitanka Cory. I układamy. Pyk. Pyk, pyk. Drugi zestaw. Czy szósty. Szósty zestaw czeka w kolejce. Przy okazji się smażąc. O, właśnie. Tu jest posypka taka. Tu jest... Nie wiem, czy to można nazwać gorzką czekoladą na przykład. No taka czarna, to może być gorzka czekolada, nie? No i... Willow, ostatni pączek udekorowany. Czy to będzie perfekt? Nie, nie ma perfekta. Perfekcik się popsuł. Od czegoś... Tylko nie wiem od czego. Radlin. Jako, że jest to Halloween, no to closerzy mają inne przebrania. Jeżeli tylko 5 ranków wystarczy, żeby wbić następny holiday, no to jak po 5 dniach ten holiday wbijemy, no to dwóch closerów w halloweenowym stroju nie zobaczymy. No
Okej, okay, jeszcze tutaj lukier zwykły i cynamon. Dawno cynamonu nie nakładałem. Oreoski. Teraz czekolada i potem wanilia i również oreosy. Okej, okay, spadło trochę za oreosy. Gotowe. Teraz szóstka. Ninja Whip. Perfect? Nie. Medalik złoty bez perfekta. Bez perfekta. Pyk, pyk, pyk. Teraz niebieski. Drugi niebieski i wanilia. Dobra, wanilia. Tym razem już tylko w polewie. Posypka. Tanka Kori drugi dzień z rzędu przychodzi. I teraz lodzik z piankami. Pianki. O. No to teraz jeszcze Radlin. Perfekt tylko jeden był dzisiaj. Na jednym perfekcie się dzisiaj skończyło. Truskaweczka, jeżyna, teraz tutaj czekolada, pełnia księżyca i truskawka. Ładnie. Teraz posypka. Truskawka. I ciasteczka. Okej. Okay. Jeszcze dwa dni. Dwa dni w tym odcinku. Ranko, wiadomo, że wbity. Quality zawsze jest takie samo, no to nie czytam go już nawet. Punktów, no nie idzie tego ranka nie wbić nawet. Musiałbym specjalnie dzień popsuć, żeby ranka nie wbić. Ale po co komu psuć, tak, po co psuć dzień? 90 osób. Nie ma sensu psuć dnia specjalnie. Okej, okay, ostatnia żarówka musi być. Na razie trafiła mi się druga przed. Druga od góry. Musi być pierwsza od góry. To trzecia trafiona. Nie, czwarta od góry. Okej, okay, teraz trafimy. Mówiłem, że trafimy. No. Piąta gwiazdka. Jeszcze 9. Jak 9 przewiduję, no to 63 dni na pewno zrobimy, nie? 7 razy 9, no to 63. Czyli byłby wtedy 238. Jakby jeszcze te 63 dni się udało rozegrać, to wtedy byłby 238. Za 9 tygodni. Chyba tak. 175 teraz. Podejrzewam, że jak grę skończymy, to będziemy mieli gdzieś 260 któryś dzień. Akari.
No będzie to wtedy 260 któryś. I jak nie jest jeszcze czwarta kolejka Holiday, będzie. Teraz to widzę, że będzie czwarta kolejka Holiday. To jest dopiero trzecia. Będzie jeszcze czwarta. Możliwe, że nawet 200 rang wbijemy. Jak 200, no to przynajmniej 70 dni jeszcze byśmy mieli. 70. To na pewno. To na pewno tyle będzie nas czekać. Nie ominie nas to. Taka liczba. Jak 260. Albo będzie w okolicach tej liczby, albo będziemy tam na tej liczbie kończyć. Wszystkie czekoladowe. Nagi. Poprzedniego dnia, jak wszyscy przyszli, to nikt nie miał złota. Z klientów halloweenowych. Dzisiaj to już chyba druga osoba. Nagi też masz złoto, nie? Nagi. No oczywiście, że masz, bo ty nawet byłaś chyba tutorialową osobą. Chyba to na właśnie Maggie mieliśmy tutorial. Albo tutorial już. Czyli albo to było pierwsze zamówienie, które robiliśmy sami, albo to było pierwsze zamówienie w ogóle w grze, które było przez nas tworzone. Pianki i na ten pierwszy pączek też trzeba dołożyć posypkę. Najpierw tutaj ja posypię piankami ten ostatni pączek i teraz tutaj posypka taka. Nie ma perfekta. Okej. Zrobione. Teraz Big Pauli. No to teraz jeszcze 5 gwiazdek i będzie złoto. Czekolada ma być i pomarańczowy pączek też ma być. Teraz tu śliwka w polewie. Posypeczka następna. Tęcza i kokosik. Dwójeczka. Penny. Jest jakiś perfekt. Przewracamy to. Nadziewamy puder, czekolada i ponownie czekolada. Edna. Tak, zamówienie pełne pianek. Jedno, co nie jest piankami, to ta tęcza. Zbieramy to. Trójka. Jedno kółko. Teraz posypka. Kolejny raz posypka. Wanilia. No Megi. Klientów, co już złoto mają, to się prawie 200 punktów zdobywa.
Już jest następna osoba. To już szósta. Czyli będzie nasz człowiek tu stał, czyli skuter. Jest Juta. Okej, jasny ma być ten, a pozostałe mają być takie. Jeszcze nam został closer. Truskawka. Ostatnio była Radlen closerem, to dzisiaj closerem będzie Solo. Czy to on będzie dzisiaj closerem? Pyk, pyk. O, kolejność pomieszana. I to śmietana do tego. I więcej nie ma nadziei. Tutaj dwie wanilie. I niebieski. No, jeden pączek jest na swoim miejscu, reszta na odwrotnie leży. To jest środkowy, to jest lewy pączek. Ten górny. W zamówieniu. Ładnie posypane piankami. Tak, dzisiaj Xolo. W większości papasów Xolo jest w dzień wypłaty. Jeżeli ma status closera, to wtedy w dzień wypłaty przychodzi. A nie w każdym papasie on ma ten status closera, nie? Są papaski, gdzie go normalnie można obsłużyć. Nie jako closer. Nie jak closera, jako kogoś wcześniej. O, to teraz tu. Zamówienie Juty. Pomarańczowe. I cynamon. Teraz śliwka w polewie. Tęcza. Teraz ciastka. Tylko trzy dodatki na pączka. Na pączki. I teraz będziemy potrzebowali trochę poprzyspieszać. Tam był brąz, nie? I nawet perfekt się udał. Nie, chwila. Brąz ona miała. U Juty się udał perfekt. I to nie było wbicie medalika. Nie. Czy tak? Zaraz potwierdzimy. Nie. U niej nie zdobywaliśmy medalika. Przy następnym zamówieniu medalik będzie. Tym razem to był tylko perfekt. No więc Xolo. Nadzienia 2. I teraz tam, gdzie truskawkowe nadzienie idzie tutaj, tam gdzie czarne nadzienie idzie do czarnego lukru. Wszystkie holidayowe rzeczy tutaj są do użycia. No, jak widzicie, że już jest rang wbity. 400 punktów, no to po dwóch zamówieniach. Po dwóch? Po trzech w sumie. Po trzech zamówieniach już mieliśmy rang. Dobrze. Xolo. Dużo tych punktów. Uff. 99, takie quality to nam zawsze będzie wyskakiwać już teraz. Trochę mniej punktów niż poprzedniego dnia. 700 teraz. 700. Milczy smys, cukier
jajko, emeraldzik, pieprz, cukiereczek. O, cukierka nie widzę, to może chociaż cynamon jest. I cukierek. Cukierek był obok gitary. To jeszcze jeden dzień. Jeszcze 176 w tym odcinku zrobimy. I będzie koniec 63 odcinka z Papas Donateri. Trishna. Jest skuter. Kogo tam mamy? Sarczwana. Coś mi się wydaje, że na tej ścianie to trzeba będzie zrobić jakiś porządek plakatowy. Ładnie to wygląda. Ale czy przypadkiem jakbym tak nie poustawiał po kolei, że tutaj holidayowe z tej strony, z tamtej nie holidayowe, to czy nie byłoby lepiej? Wcześniej nie podejmowałem takiej. Decyzji. Nie przeszkadzało wcześniej. Teraz też nie przeszkadza. Jednak się zastanawiam, czy nie chciałbym zmian jakichś wprowadzić. Czy jakieś takie zmiany właśnie na tej ścianie nie byłyby lepsze? Zawsze jest tak samo. Więc po takim czasie w Donateri może jakaś zmiana by się przydała. Pod względem ustawiania plakatów. To możecie napisać, co o tym myślicie. Czy wam by się przydały jakieś zmiany tutaj? A jakbym miał robić zmiany, to od następnego holidaya, już nie od tego. Perfekta nie ma. Czyli czegoś chyba nie dałem, albo źle coś dostała. Trishna. Robimy teraz drugie. Jeżyny, borówki. Deano. Okej, czyli Halloweenowi klienci, na razie dwójka ich przyszła. Tu jeszcze jeden klient od Halloweena przyjdzie. To pewnie to będzie ktoś pod szóstką albo piątką. Strzelam, że pod szóstkę przyjdzie. Posypeczka niebieska. Śliwkowe polewy i potem będzie jeszcze kokos na pierwszy. O! Coś tam spadło z boku. Kokosik. Poprzewracane już wszystkie. Kajla. No oczywiście, że szóste zamówienie będzie od Halloweena. Nie wsadzimy pączków do free.
wsadzimy je teraz. Teraz trójka. Ciasto do tego. Tutaj puder, tutaj niebieski. Tutaj lukier. Pozbierane. Teraz niebieska polewa. Kokosik holidayowy. Posypka, nie kokosik. I pianki razy dwa. Jedne pianki, teraz drugie. No a curry. Truskawka, jeżyny, ciasto. Idealnie wszystkie na dzień obok siebie. I to w kolejności, w jakiej miałem na pączki włożyć. Do pączków, nie na... Willow. Pyk. Zrobione. Teraz czwórka. Polewa. Kokosik. Toffee i ciastka. Deano. Perfekt. Teraz jeszcze piąte, szóste, siódme. Zamówionko. Na dzień tutaj były tylko dwa. Jojo. Zorro jojo. Pomarańczowe, czerwone. Tutaj tak. Zdążę coś nałożyć? Nie zdążę raczej. No teraz już mogę bez nasłuchiwania dzwoneczków mogę układać dekoracje. I jeszcze została Willow. Kyla perfect. Wanilia jedna, druga i czekoladowe. Teraz są posypki. Dwie. Tylko najpierw tutaj jest polewa. Tutaj też. I tu jest już posypka. Okej, zdążę wydać. Nie będziemy się przyspieszać, tylko wydajmy to. Najlepsze, że kapyta Willow i James razem w kubka Kerry pracują. I teraz mogli poobserwować siebie nawzajem. Willow wybrała zamówienie, a James się uśmiechał razem ze Scooter. Przydałoby się, żeby było następnym razem na odwrót. Willow patrzy, a James przyjmuje. O, czegoś nie dostał. 80% taksa nie wyskakuje, więc czegoś nie dostał. 93, więc tutaj quality 98. 98 i 99, takie quality nam będą wyskakiwać już do końca. Rank wbity. Potrzebowaliśmy 700, mamy 1200 i 800 punktów na rank następny. Odcinek dobiegł końca. Szóstą gwiazdkę teraz zdobywamy w gierkach show.
łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Albo podczas maratonu, albo normalnie później. Tak. Wyścig wygrany przy pierwszej próbie, na pierwszym miejscu. Odcinek się skończył. Cześć.